Dzień dobry. Szanowni Państwo, korzystając z popularności programu Lotek i Rutek, chciałbym poinformować o nowych obostrzeniach, które wchodzą w życie w dniu jutrzejszym od godziny 16:30. Szanowni Państwo, z radością chciałbym poinformować, że otwieramy szkoły, ale tylko klasy 3C i 6B. Pozostałe muszą obejść się smakiem. Zamykamy warsztaty samochodowe powyżej dwóch stanowisk. Zamykamy kioski ruchu prowadzone przez starsze kobiety i otwieramy warsztaty samochodowe powyżej dwóch stanowisk. Ponadto zamykamy szkoły windsurfingowe. Nie tyczy to się kitesurfingu. Zamykamy jogurty za każdym razem, gdy wkładamy je do lodówki. Po prostu przechodzą zapachem innych mięs i warzyw. Otwieramy papugarium na Krupówkach i zamykamy oceanarium w Gdyni. Sprawa fokarium jest jeszcze monitorowana. Zamykamy drzwi, bo jest przeciąg. Proszę z tyłu zamknąć drzwi. Dobrze, jest przeciąg. Zamykamy mordy, otwieramy chipsy i zapraszamy na 4. odcinek Lotek i Rutek prezentuje. Kochani, witamy w 4. odcinku Lotek i Rutek prezentują. Odcinku specjalnym, bo walentynkowym. Tak jest. A skoro walentynki, to związki, miłość, seks, rozstania, czyli wszystko, co kochacie. No i oczywiście nie byłoby tego odcinka bez Wielki Walaszczyk! Tak, ale to nie wszystkie dobre informacje, bo poza naszym trójkątem nareszcie dochrapaliśmy się sponsora. Tak, jest wielkim fanem naszego programu, oddał swoje mieszkanie, swój samochód, całą swoją gotówkę na ten program, jest gigantycznym fanem. Poznajcie Maćka! Morda, zamknij mordę! Morda! A zatem zaczynamy. Przepraszam bardzo, dlaczego Państwo są razem? O, ja nie chcę mówić za męża, ale ja z miłości. A pan? Ja dla obywatelstwa. Z randkami z Tindera jest jak z rosyjską ruletką. Można się nieźle nadziać. Czasami wystarczy 5 minut, co ja mówię, 5 sekund i już wiesz, że nic z tego nie będzie. No to opowiedz coś o sobie. Co ja mogę powiedzieć, no... Tydzień temu dziewczyna mnie rzuciła. Suka jednak, kurwa, ja ją tak kochałem, nie wiem, co mam zrobić ze sobą. Sigma, kurwa, rzucę za most. A jaki jest twój znak zodiaku? Aha. Pewnie baran! No ale co jest? Nie podobam ci się? No wyglądasz zupełnie inaczej niż na zdjęciu. No ale wiesz, no ludzie wychodzą różni na zdjęciach. No ale wyglądasz jak zupełnie inna osoba. Nie może tak, że oszukujesz siebie, oszukujesz mnie. Ja się brzydzę kłamstwem, wiesz? To jest koniec randki. No. Moja rodzina pochodzi z Kaszub. Mam dla ciebie kaszubski bukiet, jo. A kuku. Więc mówisz, że jesteś kustoszem w Muzeum Narodowym? Dobra, ruchasz się czy się nie ruchasz? Oko twoje niech pozostanie czyste jak pęcherzyk w środku sopla i ufaj temu, coś czuł, biorąc w dłonie swój skarb, bryłę wszystko jedno czego. Poeta rzeszowski, Jerzy Gałązka. O Jezu. W
wczoraj dopiero zdjęłam burkę. Taksi! Sokeres, dobra wiertarku. Regulacja. Mikaja w 40 zł. Gdzie mieszkasz? Zabiłaś kiedyś człowieka? Nie. Żałuj. Jesteśmy bracia syjamscy. Nie, nie jesteście. Nie nabrałaś. Naprawdę fajna knajpa, nie? Naprawdę fantastyczna. O nie. Mówiłem ci, że pięknie wyglądasz. A tak w ogóle, wiesz, przez rok byłem w zakładzie zamkniętym i leczyli mnie psychiatrycznie, ale teraz jest dużo lepiej. Dzień dobry. Przepraszam. Ulubiona pozycja. Proszę pana, bez zbędnego pierdolenia, mongolskie siodło. Zdecydowanie. Cześć, cześć kochani, tutaj Paweł. No chciałem powiedzieć tylko, że skończyła się licytacja, słuchajcie, randki ze mną. Oczywiście cały dochód przeznaczony jest na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No i licytację wygrała Jessie za 17,5 tysiąca złotych. Czejcie w ogóle klimat, także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, no i czekam. Także jeszcze raz dziękuję i trzymajcie się. O. Cześć, hej. Cześć. Paweł. Miło mi. Super, że jesteś. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. To ja powinnam tobie podziękować. Ja nie mogę się po prostu nawet wysłowić teraz. Jąkałam się przez ostatnie 5 minut, jak to szłam cały czas. Mówiłam nie wiedziałam, jak się przywitać. W ogóle szok. Przepraszam, czy... Ja mogę mieć taką prośbę, taką trochę dziwną, ale chciałabym ciebie dotknąć, bo nie mogę uwierzyć, że tutaj jestem. Mam wrażenie cały czas, że ja śnię. Wiesz, że to się nie dzieje naprawdę. Dawaj. Mogę? Ojejku. Naprawdę to ty. Ja. To ty, to całe ty. To ty. Oż, ty. Przepraszam. Ty, naprawdę, to ty. To ty. A skąd jesteś w ogóle? Z twojej przyszłości. Nie pamiętasz? Zobacz. Tu jest wszystko wyjaśnione. Kochanie, po tej kolacji oświadczysz mi się i wyjdziesz za mąż. Za mnie. Potem zachodzimy w ciążę i pojawia się Gracjan w naszym życiu. Ty mówisz, że Gracjan to za mało, jakoś tak pusto, dziwnie w domu. Może jeszcze weźmiemy papusia, więc bierzemy papusia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, jestem bardziej szczęśliwa niż z Radkiem. Dobrze, że ten kutas już nie żyje. Tutaj kupujemy działkę nad morzem i druczymy się co chwilę, czy kupić motorówkę 6- czy 8-osobową. Ty mówisz, że 8, bo jeszcze Kowalscy, ja mówię, że 6. No i trochę się przekomarzamy, ale na końcu się mega liżymy. Kładziemy się na plaży, turlamy, wchodzi nam piasek w dupę, obtrzypuje ci pośladki, biegniemy przed siebie, aż do zachodu słońca, zachodzi słońce, wtedy uznajemy, dobra, to wracamy do domu na piechotę, bo lubimy dużo chodzić. I kiedy się na spacerze spotykamy, pogrzeb, idzie pogrzeb. I mówimy, dobra, to my was zmienimy, poniesiemy tą trumnę, bo jesteśmy bardzo pozytywni razem i niesiemy trumnę. Przepraszam. Syn był taki gruby. Zobacz, ludzie nam dziękowali, a była pyszne jedzenie na stypie. No. Muszę do toalety. Jasne, idź. Idź, kochanie, idź, szybciutko. Misiuniu! Jezus, Maria, co ty? Możesz tam odejść? Możesz... No ale chodź, kotku, mamy jeszcze prezenty dla ciebie. No chodź, Jezu. Chodź, nie trzeba mieć rążek, ja obliżę. Więc tak. Bukiel włosów mojej mamy. Ona jest twoją ogromną fanką, co prawda nie aż tak jak ja, no bo nie ma takiej fanki, ale też ciebie uwielbia, ale nie tak jak ja, nie tak jak ja. I mydełko ci zrobiłam. Mydełko ci zrobiłam, kochanie, zrobiłam ci mydełko i przyglądałam się,
Szczególnie spodniom twoim i to chyba jest twój rozmiar. XL, prawda? Elki ty nie masz, kochanie, prawda? Ty nie masz Elki. Elki ty nie masz, ty masz XL-kę. Jabłkowe zrobiłam. Pięknie pachnie. Ty lubisz, nie? Jabłuszka. Powąchaj. Poczekaj. Zaraz. Idę przypudrować nosek. Łap. I wracam za sekundkę. Kiski! Misiuniu, dla ciebie. Weź nie pytaj, weź się pytaj, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młody, weź się starzej, razem ze mną. Idź krok, krok, idź krok, krok, idź krok, idź krok, idź krok, idź krok, idź krok, ja. Dzień dobry, ja na kolację, Jessie. To pani jest Jessie? Tak. Kim ty jesteś? Mydełko biorę, włosy zostawiam. Mogę? Proszę, przepraszam bardzo, ale proszę pana, co tu się wydarzyło? To ludzie na pewno są pojebani. Proszę, nie się proszę. Mógłbym pana dotknąć w twarz? Przepraszam, dzień dobry. Gdzie państwo poznaliście się? A, w lesie. Mąż jest myśliwym. Ja akurat byłam na grzybobraniu. Znalazłam taką rodzinę maślaków, takie malutkie, one są najlepsze do słoiczku. Wystarczy octem zalać i jak znalazł do obiadu, przepyszne. No i mąż akurat wtedy był na polowanku, pomylił mnie z łanią. Tak, pomylił mnie z łanią, bo ja mam taką dupkę jak łania, taką bialutką, tylko że ogonka nie mam. I mnie postrzelił w kolano. Postrzelił mnie w kolano, nagle podbiegł do mnie i niósł mnie do szpitala na własnych rękach przez 30 kilometrów bez przerwy na siusiu. Ja nie wiem, jak on to zrobił. Co ty pierdolisz, w klubie się poznaliśmy. Postrzelił. Dziękuję. Panie doktorze. W dużym skrócie. 15 lat po ślubie, dwójka dzieci i, jakby tego nie ująć, do naszego łóżka wkradła się monotonia. Ja wolę sąsiadce pomóc obierać 4 kilo ziemniaków, niż temu człowiekowi zdjąć majtki. Ja, panie doktorze, wolę skosić trawnik, niż zobaczyć jej trawnik. O, właśnie. Proszę państwa, absolutnie z wami jest wszystko w porządku, to jest naturalne. Po prostu potrzeba wam odrobiny urozmaicenia, nutki pikanterii, żeby znowu w waszym łóżku pojawił się ogień. Może na przykład przebieranki. No to... Może przebieranki. Ja jakoś średnio, a ty? Też tego nie czuję. Idę skosić trawnik. Czyli przebieranki nie. Nie, super. Dobrze, szkoda. A może brakuje wam nutki adrenaliny, iskierki ryzyka? Ja z bungee od razu odpadam, ja nie cierpię wysokości. Nie mówię o bungee, ja mówię o seksie w miejscu publicznym. Czyli gdzie? Na przykład w publicznej toalecie. Przepraszam, czy może pan mnie chlapać? To co wy tu robicie? Walczymy o nasz związek. O. Walczcie. Czyli to też nie. Dobrze, to może klasycznie. Trójkąt. Trójkąt? Tak. To czasami pomaga, wyzwala. Tylko musicie sobie wziąć kogoś zaufanego, żeby czuć się komfortowo. No i powiedzcie nam o trójkącie. No od razu pomyśleliśmy o tobie. Jezu, ale jak? Janusz, jak tobie auto nie odpalało, to Jacek był pierwszy, tak? A przypomnę, że spóźniłbyś się na poród własnego syna wtedy. Jezu.
Do niczego nie będziemy cię zmuszali. Będziesz tu stał i patrzył. Jak będziesz chciał się dołączyć, to się dołączysz. Jak nie, to nie. Jezu. Dobra. Dobra, ale jeżeli ja mam to zrobić, to musi być ze mną Tomek. Bez Tomka tego nie zrobię. Jak to, twój brat? Tak. Tak, jeżeli ja mam to zrobić, to musi być ze mną Tomek. Jak będzie Tomek, to musi być twoja Grażyna, bo to się robisz jakaś pedalska potańcówka. No ale Grażyna nie rusza się nigdzie bez Kazika. No dobra, to hej. Radek nie może, jest w Egipcie. Bo żona będzie z trzema Gruzinami. Dobra, czekaj, to w ogóle, to mamy tak. Wiadomo, że my, Janusz z Tomkiem, Grażyna z Kazikiem, Marysia, Włodek, Walczakowie, Siwy, Mateusz i ten od Mateusza. Zigi czy tam, czy Rudy? Nie, Zigi i Rudy. Angela i Bożena z trzema Gruzinami. I może jeszcze pani doktor wpadnie, a i mój kardiolog się zapowiedział, że też będzie. To jeszcze musimy z listonoszem zagadać. Mówcie, jak było? Wie pan co, chyba logistycznie nas to przerosło, prawda? Ciężko było wszystkich przenocować i nakarmić. No tak, no nie ma co się oszukiwać, nie daliśmy rady, no ale może to nie jest dla nas, no. Rozumiem, no to nie wiem. No to może kino. Kino? No tak, kino. Pójdziecie sobie państwo do kina, zrelaksujecie się, wrócicie do domu i już. Kino. Dziwne. No dobra, ale spróbujemy. To kino. Okej. Przepraszam, proszę pana, jedno pytanko. Jaki jest najlepszy afrodyzjak? Afrodyzjak? Proszę pani, najlepszy afrodyzjak to pieniądze. Wystarczy, że tylko zaszeleszczę papugą pieniędzy i od razu się Landryna wilży. A to jest do telewizji? A, to róża. Witamy serdecznie w walentynkowym koncercie życzeń. Mamy dla was listy i życzenia od naszych telewidzów. W zeszłym tygodniu napisał do nas Radek. Droga redakcjo, zakochałem się w pewnej dziewczynie i zrobiłem jej dziecko. Nie widziałem jej 18 lat i bardzo chciałbym to naprawić. Mamy Radka na linii. Halo Radku, czy nas słyszysz? Tak, słyszę. Radku, mamy dla ciebie fantastyczną wiadomość. Odnaleźliśmy twoją zgubę. Ojej, fenomenalnie. Halo Paulino, czy jesteś na linii? Tak, jestem. Paulino, czy pamiętasz Radka z Rabki? Ostatni raz widziałaś go 18 lat temu. O Jezu, tak, pamiętam. Halo Radku, teraz możesz powiedzieć coś Paulinie. Ty suko, ty mnie po 18 latach będziesz za alimenty ścigać? Przez ciebie muszę się ukrywać, ale teraz mam twój numer i cię dorwę. Myślisz, że długo cię znajdę? Ale to już młodzi wyjaśnią sobie poza anteną. A dla was piosenka Reniusis, kiedyś cię znajdę. A kiedyś cię znajdę, znajdę cię. Po prostu znajdę, jestem coraz bliżej. Jej. Przepraszam pana bardzo, jaka jest pana ulubiona pozycja? Nie pamiętam nazwy, ale fiut robi jakoś tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, dzisiaj metoda kalendarzykowa. Powiedzcie mi, skąd wiadomo, że kobieta ma dni płodne? Wiedzą państwo? Brak okresu? Pojęcia nie mają. No, gdzie pan zostawia nam taką informację? Śluz! W śluzie, moi drodzy. Mam tutaj trzy rodzaje śluzów. Pierwszy śluz, może ja pokażę. To jest śluz jałowy. Barwa widać bursztynowa, zniechęcająca, gęsty, lepki, nieapetyczny. W smaku smak zasadowy, co oznacza, żebyśmy łamali zasady.
Natomiast tutaj drugi śluz jest to śluz płodny. Barwa żółtawa, trochę taki wschód słońca. Konsystencja lepka, śliska. Zobaczcie, jak się ciągnie. W smaku kwaskowy, cytrusowy, wspaniały. A trzeci śluz? Trzeci śluz to jest tak zwany śluz lubrykalny. Dostępny zresztą u nas w kaplicy. Jest naturalny na bazie parafiny i miodu pszczelego. On jest wykorzystywany w wyjątkowej sytuacji, kiedy mężczyzna chce posiąść swoją małżonkę, ale ona ma tak zwane dni wykluczenia. Wtedy, jak to mówi stare powiedzenie, jak nie drzwiami, to podpiwniczeniem. Przepraszam, podpiwniczeniem? Anallus dupallus, moi drodzy. Małżonki nie wszystkie od razu jakby gustują w tym rodzaju miłości, ale wierzcie mi, warto się przekonać. No to co? Jakieś pytania jeszcze? Ale proszę księdza, bo my na bierzmowanie. A, bo dzisiaj czwartek. To kogo sobie wybraliście na patronów? Przepraszam, tak. Za co pani kocha swojego męża? Proszę pana, za to, że jebie Żydów i komuchów. I że nie daje napiwków, proszę pana. I że jebie te peowskie kurwy. Dziś na drzewach zamiast liści wydumi się komuniści, proszę pana, kurwa! Dziękuję. Który coś ureza? Proszę. Wód z Janszy Małża. Powiedz mi. Nie myślisz, że to tu masz. A myślisz, że to? A myślisz, że ja bym nie chciał się z nim pobawić? Że tylko te gary... I pisze się samo do nosi? Mam tylko dość, rozumiesz ty? Rozumiesz ty mnie, kurwa? Patrz na mnie. Nie, weź się do życia, rób co chcę. Rób co chcę. Czeka mnie, czy mi? Godzina się mrtwie. Mrtwie się o ciebie. O ciebie. Nie masz to rozmawiał, bo... śpija. Hrabia! Hrabia! Prysznic! Idź weź prysznic. Zaraz idziemy do roboty. Szumaszyszyszy. Co chcesz? Jak się zdaje? Oooo! Prysznica. Robię kierownik kolejnica! Zraz! A teraz kartka od Mariusza z Ciechanowa do Weroniki. Oj, tu są same wykrzykniki. Wera, nie zostawię, nie błagam. Wybacz mi, zmienię się, przysięgam. Weronika, zabiję się, jak mnie zostawisz. I tu trzy kropki. Weroniko, piosenka z dedykacją dla ciebie grupy Europe. It's a final countdown. It's a final countdown. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Przepraszam, jaka jest pana ulubiona pozycja? Pozycja?
Oj, to wie pani co, ciężko się zdecydować. Ulubiona pozycja. Tyle możliwości, wie pani. Wie pani co? Chyba lewy skrzydłowy. Lewy skrzydłowy. No, powiem ci, że pięknie, bardzo miło tutaj. Wiesz, tak naprawdę chciałem zadać ci jedno pytanie. Jasne, wal, śmiało. Czy wyjdziesz za mnie? Ale czekaj, zaraz. Maciek, chwileczkę, poczekaj. To jest nasza pierwsza randka, no co ty? No ale zespół przyjechał z Bydgoszczy. Ale Maciek, to jest nasza pierwsza rozmowa, zwariowałeś? Ja wiem, że to może jest trochę za szybko, ale tydzień temu zerwała ze mną moja narzeczona. Już wszystko było zarezerwowane. Był kościół, sala, zespół z Bydgoszczy. Ona zdradziła mnie. Zdradziła mnie z Ryszardem Brunonem. Przepraszam. Z Ryszardem Brunonem z Bydgoszczy? Z Bydgoszczy? Tej koło Torunia? Przecież ja tam z Ryśkiem studiowałem politologię. Politologię? Od polityki? W sumie to pani jest trochę podobna do Ryszarda Brunona. Bo to ja jestem Ryszard Brunon. Druchałem twoją narzeczoną, a teraz wyrucham ciebie. No! Dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzam, ale taki dzień. Co pani najbardziej kocha w swoim partnerze? A nie, to mój brat. A, dziękuję. Pucho. Mhm. Co jest? Co jest? O matko, czy to jest to, co ja myślę? Dokładnie. Widzę za mnie. No nie jest nawet tak. Kiedy samo do końca życia. Pewnie, że za ciebie wyjdę, panie. Sprawdź, tobie też tam coś zostawiłam. Co to jest? Będziemy mieli dzidziusia. Ty na to naszczałaś? Na babeczkę tylko troszkę. Jezu. Przepraszam panią bardzo, przepraszam. Co by pani chciała dostać na walentynki? Proszę pana, wrak. Frak? Wrak, proszę pana, wrak tu polewa 126P. To po prostu trzeba wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Rozmowy z ciekawym człowiekiem. Dziś walentynki, czas miłości, romansu, a więc nie kto inny, ale dzisiejszy gość, Kupidyn, Amor, nie wiem, jak pan woli? Może być Amorek. Wspaniale. Proszę powiedzieć, jak to jest być symbolem miłości w XXI wieku? O, wie pan, teraz w dobie Instagrama i tych wszystkich mediów społecznościowych to jest bardzo ciężko. Ludzie bardziej kochają siebie niż innych. Przykładem moja stara, ale nie tracę rezonu, chociaż powiem panu, że teraz ludzie szukają ideałów, a ideałów nie ma tak naprawdę, więc tak szczerze między nami to strzelam gdzie popadnie. No właśnie, zobaczmy może kilka pańskich ostatnich strzałów, można powiedzieć dość kontrowersyjnych. Poproszę o materiał. Słucham. Przepraszam. Może zechce pan porozmawiać o Jezusie? Kurwa, tyle razy was prosiłem, żebyście tu nie przyłazili, darmo. Dzień dobry. Została jeszcze jakaś świeża rybka? A, tylko ten jest, został. No proszę pana, zaraz zobaczymy, co tam panu w środku gra. O, proszę pana, to nie są hemoroidy, ja to czuję normalnie polipy wielkości rodzynek.
Rodzynek? Dziękuję bardzo. To wszystko w dzisiejszym odcinku. A za tydzień wystąpi u mnie Syzyf. Przepraszam? Ulubiona pozycja. No to chyba Ignacy Krasicki. Hymn do miłości ojczyzny, proszę pana. Dziękuję. No, także już drugi rok pracuję w tej firmie. Jestem bardzo zadowolona, są fajne perspektywy, także jest bardzo sympatycznie. A ty czym się zajmujesz? Powiedz, że ma ładne oczy. Masz ładne oczy. Czy kelner właśnie powiedział tobie, żebyś ty mi powiedział, że ja mam ładne oczy? Nie. Czekaj, czy kelner właśnie położył twoją dłoń na moją rękę, żebyśmy trzymali się za ręce? O co tu chodzi w ogóle? Przepraszam. Tak? Mogę pana prosić na sekundę? Może mi pan wyjaśnić pewną sytuację? Dlaczego pan najpierw podszedł do tego mężczyzny, powiedział jemu, żeby on powiedział do mnie, że ja mam ładne oczy, a potem pan wziął jego dłoń, położył na moją rękę, żebyśmy się trzymali za ręce? O co w tym wszystkim chodzi? Może mi pan to wytłumaczyć? Widzę, że przed tak bystrą kobietą nic się nie ukryje. Otóż, droga pani, jestem zawodowym coachem podrywu. Kiedy zobaczyłem panią, od razu wiedziałem, że ta mistyfikacja nie ma sensu. Dostrzegłem w pani oczach inteligencję, która od razu rozszyfrowała naszą podwójną grę. Kiedy moje oczy wylądowały na pani ciele, poczułem się onieśmielony. Ja, coach podrywu, jak dziecko. Pani uroda, inteligencja to zabójcze kombo. Jestem absolutnie bezbronny wobec pani wdzięku. No to może poznamy się bliżej u mnie w mieszkaniu. Mieszkam tutaj, niedaleko. Oczywiście. Danuta Gałązka. Ryszard Brunon. I kolejna kartka pocztowa, tym razem z Płocka, od Dragona dla Julity. Oddzwoń, bo jest przypał. O, tutaj się przykleiła druga kartka z Działdowa. Od mamy Irenki dla córki Kasi. Kochanie, zostawiłaś polar w przedpokoju, a boję się, że kiwi go rozszarpie. I tutaj dla was, nasze drogie panie, piosenka zespołu Siekiery pod tytułem Rzeźnia. Krew, 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 flakie krew, flakie krew, flakie krew, flakie krew. Przepraszam państwa bardzo, może zapytam panią najpierw, jaka jest pani najromantyczniejsza chwila? Ojeju, Czekaj. Lata 90. Lata 90. Ja wtedy wyjechałam. Ojejku. Kochanie, gdzie ja wtedy wyjechałam? Gdzie to było? No do Bolonii wtedy wyjechałam. Tak, do Bolonii wyjechałam i wtedy taki Paolo zaprosił mnie na limoncello i no muszę powiedzieć, że ja się wtedy zastanawiałam, co ja będę robiła z 6 mężczyznami. I powiem tak, powiem krótko. Było wybornie. Wybornie. Najlepsi kochankowie. Najlepsi, no muszę to powiedzieć na głos. Najlepsi kochankowie. Dziękuję. A jaka jest pana najromantyczniejsza chwila? Proszę pana, chyba jak Stalin umarł. Witam w programie Ring. Dziś najgorętszy temat. Kontrowersyjny, wzbudzający skrajne emocje. Szczepionki! Z jednej strony barykady zwolennicy szczepień, wierzący nauce, lekarzom oraz badaniom potwierdzających ich skuteczność. Z drugiej strony antyszczepionkowcy, wierzący spisek wielkich korporacji pod wodzą Billa Gatesa, który chce nas zaczipować, ubezwłasnowolnić i ograniczyć naszą wolność. A dziś, w tym odcinku, do gardę rzucą się sobie w lewym narożniku wiceminister zdrowia, promotor szczepienia, przede wszystkim profesor habilitowany wirusologii, pan Mikołaj Szkiełko-Kowalkow!
w tym sylwestrze. A w czerwonym narożniku, jakże prędko i żarliwie, pojawia się antyszczepionkowiec, płaskoziemca, zaprzeczający istnieniu pandemii i przeciwnik noszenia maseczek, pan Radosław Ott! Panowie, ring jest wasz. Let's the bang it in! Ja powiem panu szczerze, że jestem po prostu już mega zmęczony tymi wszystkimi dyskusjami. Jestem już nawet bardziej za szczepionką. Powiem panu szczerze, że już tego mam tak wszystkiego dosyć, że kurwa, naprawdę... Kurwa, panowie, co jest? Pan, kurwa. Dajcie reklamę. Reklamę, przerwa! Nie wierzysz w amerykańską szczepionkę? Bill Gates chce zrobić z ciebie robotu? Sięgnij po rosku i silu! Sputnik 5! Wodka! Ryba! Sputnik 5! Ruskaja siła! Sputnik 5! Ёб твою мать! Sputnik 5! Ёб твою мать! Przepraszam. Przepraszam pana bardzo. Jaki afrodyzjak? Jaki afrodyzjak? Przecież każdy ma swój. My tak w moim związku robimy tak, że czasami na moją żonę sikam. No, ale się budzi. Proszę pana, z tego co ja tutaj widzę, to ma pan stulejka. No ale czy kogoś poznam w tym roku? O, to proszę dać mi swoja lewa ręka. jakie pozna, panie, pan umrze w marcu tego roku na COVID. Do widzenia. Jezu. Proszę pana, żeby w pana się ktoś zakochał, to musi pan wypić eliksir miłości. Proszę notować. Miłość, miłość, miłość. Chwileczkę. Jest. Podejmę. Dwa kurzołapki. Oko węża jadowitego. Odrobina włosów lonowych, ściętych z góry, mogą być pana. Kawałek ogona nutry. Nutry? Zaraz, skąd ja nutry wezmę? Jest hodowla tutaj pod Grójcem, ja dam potem pana numer. Dobrze. Dupkę od chlebka świętojańskiego. Świętojańskiego z dużej litery, bo to jest nazwa własna. Mocz ślimak. Nie mylić ze śluzem, bo będzie na odwrót i się odkocha, a wręcz przeciwnie, znienawidzi. I to już jest na odwrócenie. I to wszystko zmiksować, wypić o 2:37 na balkony od strony północnej. Wszystko jasne? Od strony północnej, tak. Za tydzień będzie zakochana, a za dwa ślub. Do widzenia. Do widzenia. Proszę pani, przez tydzień zbierałem te składniki, te nutrie, te włosy sobie obciąłem. Potem to wypiłem, to jest wstrętne, się zżygałem, potem znowu to wypiłem i nic, nic. A widzi pan, no bo to jest takie 50-50. Ale jedno jest pewne, że jest pan brzydki. Do widzenia. Przepraszam bardzo, przepraszam. Proszę pana, jaki jest według pana najlepszy afrodyzjak? Proszę pana, pigułka gwałtu. Do widzenia. Marioli, zdrowia, szczęścia i pomyślności w 20. rocznicę śmierci męża zasyłają walczewscy. I tutaj, droga Mariolo, dla ciebie piosenka z dedykacją od walczewskich. Niech żyje wolność i swoboda zespołu Bajerful. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa, tru, 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 i dziewczyna młoda. Przepraszam państwa bardzo, jak długo są państwo w związku? 20 lat.
20 lat, to niesamowicie. A jaka jest recepta takiego długiego związku? Proszę pana, kredyt. Dziękuję. Kochanie, wróciłem. A co tu się dzieje? Zaraz, czy to jest to, co ja myślę? Nie, kochanie, poczekaj, to nie tak, jak myślisz. To jest zabawna historia, bardzo zabawna. Wyobraź sobie, że jadę do sklepu. Wtedy ten pan zemdlał i ja go ledwo przyciągnęłam tutaj do nas na łóżko, kochanie. A ja się przestraszyłem. No oczywiście to wszystko wyjaśnia. Przepraszam, może kawy albo herbaty? Nie dosłyszałem pańskiego imienia. Jak się pan nazywa? Ryszard Brunon. Przepraszam bardzo, przepraszam. Jak długo państwo są razem? O, 9 lat. 9 lat, to w takim razie jaki jest sukces takiego długiego, udanego związku? Proszę pana, eksperymentowanie. Tak, przede wszystkim raz tak eksperymentowaliśmy, że przez rok brwi mi odrastały. Ojej, a co się wydarzyło? No bo sobie eksperymentowaliśmy. Ja nawet miałem kwas solny, zasadę sodową, nawet wodór wyizolowałem, ale ona głupia wlała kwas do wody. Dziękuję bardzo, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Nie. No dajesz, nie dajesz. Nie mogę, no nie, coś jest nie tak. Nie dam rady. Nie, przepraszam cię, ale ja nie dam rady. Ale co jest kurwa nie tak, no? Co znowu nie tak? Ja pierdolę, ciągle coś nie tak. Jakiego ty klimatu potrzebujesz, kurwa, no? Ciągle, kurwa, coś nie pasuje. Ja pierdolę. Przepraszam, dzień dobry. Czy pamiętacie państwo swoją pierwszą kłótnię? Ojejku, pierwsza kłótnia. To chyba... Pamiętasz, jak wtedy wnosiłeś telewizor do naszego nowego mieszkania? On wtedy zarysował ścianę tym telewizorem. To była nasza taka... 1000 razy ci, kurwo, mówiłem, że nie zarysowałem tej ściany. No ale... Rysa już była, jak się wprowadzaliśmy. Panie doktorze, jak tak po 7 latach patrzę na moją żonę, tak na nią patrzę, no to jest, kurwa, pies. Bo z Chin ją przywiozłem. Gość, co mi sprzedawał, jakoś tak ją z lepszej strony pokazał. Jakoś tak obstrzyk. Ona taka małomówna, mi to w sumie pasuje. W łóżku tylko na pieska. Zresztą myślałem, że tak lubi. Ale jak teraz tak na nią patrzę, to jest, kurwa, pies. A czy jest tutaj dzisiaj z panem małżonka? Tak, no... W poczekalni powiedziałam, siadł i siedzi. To może niech pan ją poprosi. Dobrze, oczywiście. Sonia, chodź. Dzień dobry. Pani Ireneuszu, to jest normalna kobieta. Boże, dziękuję. Ja się tak bałem. Panie doktorze, szczerze, ja po prostu, jak sobie czuć w korbi, w ten głupi łeb, to potem w ogóle tego nie można z siebie wywalić. Nie no, bardzo dziękuję, no, kamień serca, no. Nie ma sprawy, naprawdę. Wszystkiego dobrego. Super, no. Sonia, brawo! Brawo, Sonia, no. I hop, czekaj. I hop. A, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. No, leć. No. Dziękuję jeszcze raz. Następny, proszę. Panie doktorze, wydaje mi się, że moja żona to żaba. Niech pan ją poprosi. Nie, ja mam w kieszeni. A nie, to żaba. Dzień dobry, przepraszam. Za co kocha pan żonę? O,
Zajebizdę! Nie, nie, żartuję, żartuję. Za cycę! Hej! Nigdy mi tego nie mówiłeś, kutku. Ty cały czas ci mówię, zamknij pizdę. Faktycznie. Mówi tak. Dla zmartwionej mamy od kasierki w Auchan w Modlinie. Mała Ania czeka przy kasie. I tutaj od nas dla was piosenka Stoję sama, zasmarkana, zasikana, gdzie jest moja mama Majki Jeżowskiej. Tej akurat nie pamiętam. Przepraszam, przepraszam, na pana ulubiona pozycja. Proszę pani, ja jestem raczej tradycjonalistą. Ja po prostu lubię po Bożemu, żeby na mnie nasrała. Dziękuję. A, i oczywiście, że potem posprzątała. Powiem ci, Karolu, że dawno nie złapałam z nikim takiej relacji jak z tobą. W ogóle mam wrażenie, że mogłabym z tobą rozmawiać godzinami. Słuchaj, ja czuję dokładnie to samo. Zobacz, to już nasza piąta randka. Dziękuję, że mnie tu zaprosiłaś. Masz piękne mieszkanie. Ale wyjaśnij mi jedno. Kto to jest? Nie zwracaj na niego uwagi. To jest mój mąż. Ty masz męża? Karol, to nie tak, jak myślisz. Hashid potrzebował obywatelstwa, a ja wtedy byłam na studiach. Gotówka się przydała. No, jeszcze 2 lata musimy być małżeństwem i potem Hashid będzie miał polskie obywatelstwo. Ale jest zupełnie nieproblematyczny, naprawdę. Świetnie masuje stopy i muszę przyznać, że nikt nie parzy takiej kawy. Masować stopy? Nie, nie. Dziękuję bardzo. No dobrze, ale wróćmy do nas. Może gdzieś wyjedziemy razem. Nie wiem. Może Tatry? Aj tam. Po co Tatry? Jedźmy do Paryża. O, no Paris, no Paris, Paris byśmy dali jechać, no Paris! Hashid, spokojnie. Karolu, przepraszam ciebie, ale Hashid jak był w Paryżu, miał nieprzyjemną sytuację. Po prostu zatruł się. O, ojej, dobrze, to jedźmy gdzie indziej. Nie, nie trzeba. Paryż piękny, piękny Paryż. Dobrze, do Paryż, do Paryż. Poczekajcie, woda się zagotowała. Co? Sypaną? Tak, poproszę. To powiedz, Hashid, gdzie ty się zatrułeś w tym Paryżu? Tylko ją tknij, a rozpruję cię jak wieprza. Słuchaj, on się odezwał do mnie poprawną polszczyzną. On cię oszukuje, on nie jest Hindusem. Nie, Karolu. To nie on cię oszukuje. Ja jestem Hinduską. Wiesz co, ja też nie powiedziałem ci całej prawdy, bo tak naprawdę nazywam się Ryszard Brunon. Szanowni Państwo, tak naprawdę od Was zależy, jak zakończy się ten sketch. Jeżeli wybieracie zakończenie numer 1, SMS o treści 1. Jeżeli zakończenie 2, SMS o treści 2. Jeżeli 3, SMS o treści 3. A teraz reklama. Jest mnóstwo leków na potencję dostępnych na polskim rynku. Niestety, na efekty niektórych trzeba czekać nawet 2 godziny. Inne w ogóle nie dają efektów, a jeszcze inne mają mnóstwo skutków ubocznych. My poszliśmy o krok dalej. Opracowaliśmy rewelacyjny środek. Cementutas. Skuteczny. 4 lata erekcji. Praktyczny. Trzeba było ściankę wyburzyć i powiem tak. Młotkiem to by mi 3 dni zajęło. Niezniszczalny. Cementutas. Łączy siłę cementu i urok kutasa. Przed zastosowaniem przeczytaj ulotkę. Polecamy również Beto Jaja na ultra twarde jaja i Niagarizdę na ultra mokrą pizdę. Dobra, słuchajcie, prosta sprawa bez pierdolenia. Klasyczna scena. Ty jesteś hydraulikiem, przychodzisz, robisz jej minetę, potem ona robi ci loda, potem 69, klasyczny seks, spuszczasz się jej na plecy, 0,5 godzinki, mamy scenę. Dobra, podpinamy dźwięk, robimy.
Czekaj. Dlaczego ja mam być znowu hydraulikiem? Rupert, ostatnia scena dzisiaj. Zróbmy to. Czekaj, Gabi, myśmy gadali o tym. Nie uważasz, że to jest banalne? Ten to jest płaska postać. Tych hydraulików było już po kokardę. No, dlaczego ja nie mogę zagrać kogoś innego? Jakiejś bardziej skomplikowanej postaci, jakiejś osobowości pokręconej. Nie wiem, może jakiegoś weterana. O, gościu wraca z wojny, ma traumę, tak? Ten seks jest dla niego jakimś substytutem braku bliskości, jakimś rzacem. Rupert, wyobraź sobie, że ten hydraulik wrócił z wojny i ma jakąś traumę. Pokaż to swoją grą. Reszta bez zmian. Nie, Waldek, ja hydraulika nie zagram. Absolutnie, mam już dosyć tych papierowych, jednowymiarowych postaci. Ja chcę zagrać, ja chcę w końcu coś zagrać, coś poważnie, coś na serio. O, może ja bym się popłakał na koniec. Rupert, kogo chciałbyś zagrać? No, tak, najchętniej to bym zagrał jakąś historyczną postać, nie wiem, może Kopernika. Okej, Rupert, jesteś Kopernik. Nawet możesz się popłakać, jak się będziesz spuszczał. Okej? Okay? Okej, okay. Kopernika zagram. Dobra, wszyscy na miejsca, naprawdę, nie, róbmy to. Chwileczkę. Ja też mam pewne zastrzeżenia co do mojej roli. Dlaczego ja mam zawsze grać kurę domową, która nie robi nic innego, tylko zdradza męża, tak? Może ja też bym chciała zagrać porządną bizneswoman, która zarabia i osiąga sukces w życiu i to ona wykorzystuje mężczyzn ku swojej uciesze. W ogóle dlaczego on się na mnie spuszcza, a nie ja na niego? No Gabi, przecież nie masz fiuta. Tak, nie mam, ale mogłabym znaleźć jakiś zamiennik Fallusa. Nie wiem, na przykład... Mogłabym na niego naszczać. O, super. Okej, to zróbmy tak. On się na ciebie spuszcza, tak. Potem ty na niego naszczasz. Tak. Czyli ty jesteś bizneswoman. Jestem. Ty jesteś Kopernik. Tak. Kurwa, róbmy to! Naprawdę, na miejsca i akcja! Tak. Widzisz? I przewalczyliśmy to. Ale widzisz, bo trzeba rozmawiać, tak? Tak jak mówiłam. A teraz wiadomości kulturalne. Polski film Mikołaj Kopernik i Bizneswoman oficjalnym kandydatem do Oscara. Zobaczmy fragment. A wiesz, że Ziemia kręci się wokół Słońca? A można na tym zarobić? Thank you. Będę mówił po polsku, bo myślę po polsku. To jest przełom dla całej branży porno, na całym świecie. Oscar za najlepszy film nieanglojęzyczny. To jest honor dla całej polskiej kultury. Zobaczcie, stoję tutaj, gdzie stał Andrzej Wajda. Czy jestem lepszy od niego? No nie mi oceniać. Ale dobrze, niech przemówią nasze gwiazdy. Gabi, twoja kolej. Więc tak, sukces tego filmu to przede wszystkim sukces wszystkich Polek w Polsce. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie wy. Pamiętajcie, dziewczyny, walczcie o swoje brawa, bo nikt wam nie da tych braw za darmo. Trzeba je wyszarpać. Jak mawiała Maria Skłodowska-Curie, co się odwlecze, to nie uciecze. Dziękuję. Hello, chciałem powiedzieć, że ta rola to jest dla mnie wielki przełom. Chciałem podziękować reżyserowi za to, że mi zaufał. Waldek, dzięki serdeczne. Chciałem też podziękować, przepraszam, żonie i dzieciom za to, że wspierają mnie w mojej pasji. Oraz oczywiście przede wszystkim chciałem podziękować świętemu Mikołajowi Kopernikowi za to, że czuwa nade mną i myślę, że absolutnie czuwa nad nami wszystkimi. Dziękuję. I pamiętajcie, warto rozmawiać. Kochani, i to już koniec. Czwarty odcinek Lotek i Rutek walentynkowy za nami. Idźcie się teraz kochać, było miłość, jak oglądacie to nawet później, po walentynkach i tak idźcie się kochać. I szukamy następnych sponsorów i was kurwa znajdziemy. Tak jest, trzymajcie się, cześć. Cześć. I zobacz, Rutek, nie pokłóciliśmy się, widzisz, odcinek o miłości i nie ma kłótni.
o to chodzi. Kurwa, właśnie o to chodzi, że mieliśmy się pokłócić, Lotek. Ja pierdolę, dlaczego ty mi tego nie przypomniałeś? Kurwa mać! Możemy się raz nie pokłócić. Nie o to chodzi, to jest zajebisty patent, jak się kłócimy, rozumiesz? Zajebisty patent, kurwa, ludzie to kochają, jak się kłócimy na koniec, no. Jestem miałeś... pierdolę, to nie musimy się za każdym razem, kurwa, właśnie kłócić, mamy się pokłócić, rozumiesz? Miałem się przypomnieć, kurwa. Za każdym... O, musi być kłótnia, musi być kłótnia, ile razy ten, kurwa, wielki pierdolę łeb... to! Zapisuj sobie, kurwa. Pierdolę. Łeb, kurwa, wielki jak wieloryb, a nic nie pamięta. W pizdu, za każdym razem to samo, kurwa mać. Zamknij mordę!